10 lutego 87. Wasulo, to ja, Jezus Chrystus, jestem z Tobą umiłowana. Czy wiesz, że prowadzę Cię poprzez czyściec? Bóg wystawia moją duszę na oczyszczenie, to jest dzieło Boże. Nie bój się, moje światło jest nad Tobą i chroni Cię przed demonem. Kiedy szatan miesza się i atakuje mnie, aby zatrzymać to dzieło. Dzięki wystawieniu Twojej duszy na oczyszczenie wiele dusz dostąpi uleczenia. Nauczyłem Cię kochać mnie. Twoja miłość do mnie leczy je. Używam Twojej miłości jako lekarstwa, aby je wyleczyć. Ulecz je, Wasulo, ulecz je. Niesiesz ze mną mój krzyż. Te dzieła są dziełami boskimi, objawianymi Ci przez mojego Ojca. Wiele boskich dzieł jest jeszcze przed Wami zakrytych i stanowi dla Was tajemnicę. Wielu tego nie zaakceptuje, Jezu. Potępią moją wyobraźnię. Wasulo, ilu z nich zrozumiało w całości dzieła mojego Ojca na ziemi? Niektóre dzieła nie są zrozumiane i pozostają nadal tajemnicami. Jak więc pojmą to, co boskie? Wasulo, cała mądrość dana jest tylko dzieciom. Mój Ojciec cieszy się dziećmi. Bądź szczęśliwa, córko, i wychwalaj Ojca, bo jest dobry dla Ciebie. Córko, bądź moją posłanniczką i uwielbiaj Go. Nie niepokój się, ja Cię prowadzę. Pracuj w ten sposób. Ja jestem Twoim nauczycielem. Będę nadal Cię kształtować, umiłowana. Kształtuję Cię tak, jak i inne moje dzieci. Idź w pokoju i przypomnij sobie, że ja Cię prowadzę. Posłuchaj mnie, kocham Cię i pragnę, abyś była ze mną. Wasulo, jestem szczęśliwy, że Twoja wiara wzrosła. Oczyszczaj się, spożywając i pijąc mnie. Uczynię tak, Jezu, przyjmę komunię świętą. Przyjdź do mnie, cała moja miłość Cię okrywa. Kocham Cię, moje dziecko. Jezu, kocham Cię i będę walczyć dla Ciebie. 10 lutego 87. Wasulo, to ja, Jezus Chrystus.